Polska flaga to po godle drugi najważniejszy symbol naszej narodowości. Jest nią prostokąt o wymiarach 8×5 metrów. Od 12 lutego 2004 roku połączenie dwóch kolorów, białego i czerwonego, doczekało się swojego święta. 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. I choć dla wielu z nas był to normalny dzień pracy, w Ostródzie nie zapomniano o obchodach tego święta. Uroczystości po raz pierwszy odbyły się przed Wojskową Komendą Uzupełnień. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedyne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1931 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy. Podczas obchodów obecni byli uczniowie ostródzkich placówek oświaty. Dzień Flagi Narodowej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Ma popularyzować barwy narodowe, a także symbole Polski. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonym tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Biało-czerwone flagi rozdano pierwszym 300 osobom, które tego dnia skorzystały z możliwości zwiedzenia amfiteatru. 2 maja jest obchodzony również jako Dzień Polonii i Polaków za granicą.